Nie umiem fizykę techniczną, więc chwilę mi zajęło, zanim wymyśliłem o co tu chodzi w ogóle. Te kółeczko to są zębatki, i one mają tutaj naokoło ząbki, które nie zostały narysowane. I ta też ma. I ta. I ta czwarta, i piąta, a to jest, to jest taki pręd, który ma ząbki o tu, gdzie narysuje. No i ten pręd, on jeździ góra dół, jak ta zębatka się kręci. No. Dlatego można tym coś podnosić. Jak tutaj coś położymy, no to da się podnieść albo opuścić. Czy są gdzieś niebieskie choinki? To jest bardzo szablonowe zadanie. Rozwiązuje się tak jak wszystkie zadania, gdzie mamy wiele elementów układu. Rozwiązanie opieramy o to, że dla oddziałujących bezpośrednio elementów układu szukamy wielkości fizycznej, której łączy. No i tutaj na przykład bezpośrednio oddziałują zębatki 1 i 2. I tu nie ma poślizgu. Więc szybkość liniowa... Ząbków zębatki 1 musi być taka sama jak szybkość liniowa ząbków zębatki 2, bo inaczej by no, przeskakiwało. Zapiszę to cenne spostrzeżenie V1 równe V2. W tablicach jest napisane, że V jest równe omega R, tak mi się wydaje, czyli omega 1R1 jest równe omega 2R2. Korba A wykonuje 30 obrotów na minutę, czyli mamy. Tak, jakby częstotliwość podaną, bo wiadomo, że częstotliwość to jest ilość powtórzeń przez czas tychże, pół Hz. Znając częstotliwość tego pierwszego koła, bo zakładam, że korba jest na sztywno z nim połączona, w sensie jeden obrót korby powoduje jeden obrót tego koła zębatego. Znam szybkość kątową tego koła zębatego. To jest 2 w 1 No i chciałbym obliczyć omega 2. Dlaczego zależy mi na obliczeniu omega 2? Bo koła zębate 3 i 4, one są na tej samej osi obrotu, zakładam, że tu nie ma żadnego przełożenia między nimi ani niczego, więc one mają tą samą szybkość kątową. To znaczy, jeśli na przykład koło drugie wykona w jakimś czasie jeden obrót, to w tym samym czasie koło trzecie też wykona jeden obrót. Czyli jeśli poznam omega 2, będę znał omega 3. Tutaj jest coś, co się nazywa liczby kół zębatych. Ja nie wiem, co to jest, nie studiowałem fizyki technicznej, no, ale nie trudno się domyśleć, że to jest coś, co jest proporcjonalne do ilości ząbków. Może nawet ilość ząbków. Nie wiem. Dla mniej kumatych pokażę, jak się ma ta ilość ząbków do promienia. Obwód takiego koła zębatego. To jest z jednej strony 2πr, no ale z drugiej strony ilość ząbków, oznaczmy ją n, razy rozmiar ząbka, który oznacza literką d. I tak naprawdę ja nie wiem, czy liczba koła to jest ilość ząbków, czy może, jak mówiłem, wielkość proporcjonalna do ilości ząbków. Założymy to drugie, żeby było maksymalnie ogólnie i pokażę, że to jest jeden chuj. Czyli zamiast n nie wpiszę z, wpiszę jakąś tą proporcjonalność oznaczają alfa razy z i teraz d. Czyli mam coś takiego, 2 πr jest równe alfa z d. r jest równe alfa z d przez 2pi. Tutaj, jak widać, potrzebuje stosunek tych promieni, bo 2pi jest dane i f1 również. No to jak sobie patrzę na to, to stosunek promieni r1 do r2 to będzie alfa z1d przez 2pi i to przez alfa z2d i to przez 2pi. Czyli wykazałem, że stosunek promieni jest taki jak stosunek liczb kół. Założyłem maksymalnie ogólnie, że to nie jest liczba ząbków, tylko liczba proporcjonalna do obwodu koła, do, do ilości ząbków na kole. Takie założenie musiałem zrobić inaczej, nie da rady tego rozwiązać. I to jest równe omega 3. Teraz widzę, że stykają się koło trzecie z kołem czwartym. I tu znowu nie ma poślizgu w tym miejscu, co znaczy, że szybkości liniowe ząbków tych kółek muszą być identyczne, po to, żeby w tym miejscu nie przesuwały się względem siebie, żeby tam nie przeskakiwało to, że mechanizm jest zgrzytał. czyli V3 równe V4. No i znowu omega 3r3 równe omega 4r4. Omega 4, to mnie interesuje, to omega 3R3 nad R4. Omega 3 siedzi tu, se przepiszę, 2PF1Z1 przez Z2. R3 do R4 to to samo co Z3 do Z4, na mocy tego co pokazałem wcześniej. Czyli mam omega 4. Zanim pójdę dalej, to chwila autoreklamy. Nagrywam to zadanie, bo robiłem to z patronami na, na patostreamie, albo na patokurcie przygotowującym do matury, nie pamiętam już. Oni to wywlekli, ja takich pojęć zadań nie wymyślam, dajcie spokój. No i na tamtych zajęciach tak jakoś nieoptymalnie o tym opowiedziałem, więc pomyślałem, że cię zrehabilituję nagrywając to jeszcze raz. Chyba nie przyszło mi do głowy wtedy, że to są ząbki. I patrzyłem na to jak na jakąś śrubę. Mój błąd. No i jak już przerwałem rozwiązywanie zadania, to jeszcze powiem, że Patroni dostają osobne wersje tych filmów, bez wstawek takich jak ta. Dostają też wersje filmów bez reklam. No i mają dostęp do wersji filmów na czarnym tle. Przeważnie tak oglądają, bo czarne tło nie kontrastuje tak z ich brudnymi duszami. Okej, okay, dobra. Wracamy do zadania. Policzyłem szybkość kątową koła zębatego numer 4. Taką samą szybkość kątową będzie miał koło zębate numer 5. Tak, musi być, bo tak. Jeśli znam szybkość kątową tego koła i znam jego promień, to mogę powiedzieć, jak szybko ząbki na obrzeżu tego koła jeżdżą. Obliczę to. V5 to jest omega 5, r5 i tu kulturalnie podali mi promień. To miło. Przepisuję. 2 pi f1. Nie chce mi się gadać. 7,8 mm na sekundę. Albo gdyby zaokrągać policjalnemu to byłoby 7,9 mm na sekundę. Ale ja już w liceum nie jestem, więc... Koniec.